W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o wartościach figur. Otóż każda figurka w szachach ma swoją określoną wartość, która będzie bardzo nam potrzebna w czasie gry. Właściwie jest ona obowiązkowo do zapamiętania, bo połowa, można powiedzieć, partii będzie się toczyła na tym, żeby zdobyć przewagę nad przeciwnikiem i w tym momencie, jeśli taką przewagę osiągniemy materialną, to będzie łatwiej zamatować króla przeciwnika. Zaczniemy sobie od pionka. Pionek, tak jak już było na jednej z lekcji, wiemy, że porusza się tylko do przodu, robi małe kroki, powolny jest, nie może iść w bok ani do tyłu, więc uznano, że pionek będzie miał wartość punktową 1. Tak? Czyli jeżeli na przykład mamy tutaj wieżę i zbijemy pionka przeciwnika, to zyskaliśmy 1 punkcik. Czyli wartość pionka nie jest duża, 1 punkcik. Aczkolwiek warto pamiętać o tym, co też było na jednej z lekcji, że pionek po przejściu na drugą stronę zamienia się w dowolną figurę z wyjątkiem króla i pionka, więc jego wartość będzie im bliżej końca, będzie coraz większa. Także pionek ma 1 punkcik. Goniec. Goniec, też przypominam, że już było na zajęciach, porusza się po liniach ukośnych, więc jest figurą dużo, dużo szybszą od pionka, ale ma jedno ograniczenie, ponieważ porusza się po polach jednego koloru, więc można powiedzieć, że swoim zasięgiem obejmuje połowę szachownicy, czyli 32 pola. Ale potrafi się ruszać do tyłu i przemieszcza się dużo, dużo szybciej od pionka. W związku z tym jego wartość określono umownie na 3 punkty. Więc znowu, jeśli mamy tutaj na przykład wieżę i wieża zbije gońca, to uzyskaliśmy 3 punkciki. Skoczek. No, skoczek, przypomnę, jest to figurka, którą też już omawialiśmy. Porusza się w kształcie literki L. I czym się różni od gońca? Otóż skoczek potrafi wejść na każde pole na szachownicy, ale z kolei jest figurką dużo wolniejszą, ponieważ goniec potrafi przejść przez samą szachownicę w jednym posunięciu, a skoczek musi zużyć minimum 4 ruchy. Więc umownie powiedziano, że skoczek ma tyle samo punktów co goniec, więc również 3. Czyli znowu, jeśli mamy tu jakąś wieżę na przykład i zdobędziemy skoczka, to uzyskamy 3 punkty, czyli te dwie figurki mają taką samą wartość punktową, 3. No, teraz przejdźmy do kolejnej figurki, czwartej, wieży. No, wieża, wiemy, że porusza się po liniach prostych, potrafi wejść na każde pole na szachownicy, no i również jest figurką bardzo szybką, bo robi i krótkie, i bardzo długie kroki. To już o tym mówiliśmy. Więc jest figurką bardziej mobilną od skoczka, od gońca i od pionka, więc jego wartość tej wieży będzie większa. Punktów ma 5. Tak? Czyli wieża ma punktów 5. Teraz hetman. No, hetman już było na zajęciach. Omawialiśmy, że jest figurą zdecydowanie najsilniejszą w szachach, ponieważ porusza się i po liniach prostych, i po liniach ukośnych. Atakuje, będąc w centrum, 27 pól. W związku z czym jest to zdecydowanie najsilniejsza figurka i ona ma punktów 9. Tak? Czyli strata już na przykład hetmana oznacza w wielu przypadkach już porażkę, ponieważ jest to, mówię, najsilniejsza figura. Mamy hetmana tylko jednego i strata, no, może oznaczać porażkę, dlatego o hetmana trzeba bardzo, bardzo dbać. I figurka numer 6. Tym razem najważniejsza figurka w szachach, jaką jest król. Więc tutaj wartość króla jest ciężko określić. Dlaczego? Dlatego, że króla się w szachach nie zbija. Więc można powiedzieć, że król jest bezcenny, tak? Nie ma określonej wartości, ponieważ króla zbić nie wolno i strata króla, czyli złapanie go za pomocą mato, o czym będziemy mówić na następnych lekcjach, oznacza porażkę. Czyli gdybyśmy tak chcieli już w punktach dzieciom wytłumaczyć, ile ma
punktów, no to można powiedzieć, że ma milion milionów, tak? Że jest to najbardziej wartościowa figura, ponieważ no, strata króla w postaci złapania, bo przypomnę, że nie wolno go zbijać, oznacza porażkę. Także mamy te sześć figurek i ich wartości. Trzeba cały czas mieć to na uwadze, wykonując posunięcia w szachach. Teraz ktoś może powiedzieć, po co? No otóż, gdybyśmy nie mieli tych wartości i ich nie znali, no to na przykład, taki prosty przykład, stoi sobie pionek, tak, stoi sobie goniec, stoi sobie tutaj wieża. No i teraz bez znajomości wartości figur nie wiadomo by było, czy wieżą zbić pionka, czy wieżą zbić gońca. W naszym przypadku my już to wiemy, decyzja jest dosyć prosta, ponieważ możemy sobie zbić gońca, bo zyskaliśmy więcej punktów. Zyskaliśmy 3 punkty. Gdybyśmy zbili gońca, pionka, zyskalibyśmy tylko 1. Tak? Kolejny przykład. Stoi sobie goniec, tak? Na przykład tutaj wieża i załóżmy, że stoi sobie skoczek. No i znowu, gdybyśmy nie znali wartości tych figur, to goniec może zbić i skoczka, i może zbić wieżę. To byśmy znowu mieli dylemat, jakie posunięcie tym końcem wykonać. W tym przypadku, jeśli my znamy wartość figur, decyzja jest prosta. Zbijamy wieżę, ponieważ zyskaliśmy 5 punktów. Gdybyśmy zbili skoczka, zyskalibyśmy punktów 3. I jeszcze jeden może taki przykład, prosty. Stoi sobie tutaj skoczek, literką N L celuje w wieżę i literką L celuje w hetmana. I znowu decyzja jest dosyć prosta, tak? Mając do wyboru zbić hetmana, zbić wieżę, oczywiście zbijamy hetmana, ponieważ tym ruchem zyskaliśmy 9 punktów. Kolejna ważna rzecz. Nie wszystkie bicia w szachach są pożyteczne, tak? I przyniosą nam zysk. Przypomnę też, że szachy to nie są warcaby. Nie ma tu obowiązku bicia. I znowu, na początek taki prosty przykład. Chociażby, no, na przykład stoi sobie wieża. Na drodze wieży stoi skoczek. I stoi sobie na przykład... O, może tak, może tak. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Wieża celuje w gońca i celuje w skoczka. Obydwie te figury mają po 3 punkty, ale goniec pilnuje, tak? Patrzy na tego skoczka, można powiedzieć, że jest jego przyjacielem. No i teraz, mając do wyboru te dwa bicia, wykonujemy bicie gońca. Dlaczego? Dlatego, że jak zbijemy gońca, to zyskaliśmy 3 punkty, natomiast bijąc skoczka, rzeczywiście zyskaliśmy 3 punkty, ale ruch przypada na stronę przeciwną i niestety straciliśmy 5. Czyli można powiedzieć, zyskaliśmy 3, straciliśmy 5, więc jesteśmy tak jakby 2 punkty do tyłu. Następny, taki bardzo skomplikowany przykład. Stoi sobie skoczek. O, stoi sobie skoczek, stoi sobie na przykład goniec. Stoi sobie pionek i stoi sobie tutaj pionek, tak? No i teraz zobaczmy. Skoczek celuje w pionka literką L i celuje w gońca też literką E. Jakie posunięcie należy wykonać skoczkiem? No i tu znowu. Jeśli zbijemy pionka, to zyskamy jeden punkcik, ale nie straciliśmy nic. Natomiast, jeśli zbijemy gońca, to zyskamy 3 punkciki, no ale goniec miał przyjaciela pionkowego, pionek nas zbije i w sumie można powiedzieć, że tutaj się nic złego nie stało, nastąpiła wymianka, ponieważ zdobyliśmy 3 punkty, straciliśmy 3 punkty, więc można powiedzieć, że nasz zysk jest tutaj zerowy, czyli nie ma tutaj zysku, tak? W związku z czym ten skoczek w tej pozycji lepiej nim zbić pionka i zyskać jeden punkcik niż dokonać wymiany. Bo
gdyby na przykład stała sobie tutaj, o, może wieża, zamienimy. Tak, o. No i teraz na miejsce gońca postawiliśmy wieżę. Wieża, wiemy, że ma 5 punkcików, w związku z czym znowu teraz, jeżeli zbijemy pionka, zdobędziemy jeden punkcik, ale nic nie stracimy. Natomiast jeśli zbijemy wieżę, to będzie to chyba bardziej opłacalne. Zobacz, bijemy sobie ruchem skoczka wieżę, zyskaliśmy 5, przeciwnik nam zbije, straciliśmy 3, czyli tak naprawdę zyskaliśmy 2 punkty, tak? No bo zdobyliśmy 5, z tych 5 straciliśmy 3, w związku z czym nasz zysk jest dwupunktowy. Te wszystkie bicia w trakcie partii trzeba bardzo pilnie obserwować i oczywiście staramy się w czasie gry zbijać te figurki o większej wartości, jeżeli coś tam tracimy. Natomiast jeżeli figurka czy pionek nie jest w ogóle broniony, no to w tym momencie jest to prostsza sprawa. No to bicie figur i mówię, rozglądanie się jest w trakcie partii bardzo, bardzo potrzebne, ponieważ na początku gry ciężko będzie złapać króla, dać mu mata. Będziemy próbować obrońców króla pozbijać, żeby było łatwiej tego mata dać. Także przypominam, wartości figur trzeba znać, tak? Pionek ma 1 punkcik, przypomnę. Skoczek 3, goniec 3, wieża 5, hetman 9, no i najważniejszy król, tak? Król mówimy, że jest bezcenny i przypominam, że króla w trakcie gry zbić nie wolno.